Intensywne treningi, dieta, udział w licznych zawodach sprawnościowych. Tak wygląda ostatnie pół roku Adriana Beściaka. Czas wielkich przygotowań do gigantycznego wysiłku. Przed nim trasa Rzeszów-Suwałki, ponad 600 km, które chce pokonać na wózku. Jest uparty i wierzy w zwycięstwo, bo cel ma jeszcze większy. Nie chodzi o to, żebym ja się, że tak powiem, skatował, tylko chodzi o to, żeby dojechać do tej mety, żeby pomóc w zebraniu pieniążków dla Kuby, któremu w tym roku chciałbym pomóc. A to właśnie Kuba Byś, 12-latek z Brzostku, adresat tej pomocy. Szczęśliwy, że Adrian pomyślał właśnie o nim. Jest super chłopakiem, dobrze nastawiony do życia, choć miał wiele przeszkód w życiu. Poznali się na zajęciach w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Rzeszowie. Adrian uczy tam Kubę pokonywania przeszkód na wózku, a teraz sam chce pokonać inną przeszkodę w jego życiu – brak własnego domu. Chłopiec wraz z rodzicami i siostrą mieszkają w jednym pokoju, kątem urodziny. Od ponad 10 lat starają się sami zbudować własne lokum i to właśnie Adrian chce im w tym pomóc. To było cudowne oszołomienie. W pierwszym momencie to był szok. Nie, to jest chyba jakaś pomyłka, ale się potem okazało, że rzeczywiście radość, cóż więcej. Mama Kuby nie pracuje. Niepełnosprawnemu synowi poświęciła całe życie. Właśnie padłem na Kubę, bo uważam, że to właśnie jemu są potrzebne te pieniądze, żeby zacząć po prostu normalnie żyć. W ubiegłym roku Adrian pomógł małemu Krystiankowi. Jechał wtedy na wózku 500 km. Teraz wybiera się w dłuższą trasę. Będzie zbierał pieniądze dla Kuby poprzez specjalne konto i codziennie informował o swojej podróży na fanpage'u. Cieszymy się bardzo. Pięknie pozdrawiamy wszyscy Adriana, że jedzie dla Kuby z Rzeszowa do Suwałk. Adrian, zalogowałam się wczoraj na twoim Facebooku. Będziemy ci lajkować. A Kuba to jest uczeń 5B. Kuba to wzór dla swoich szkolnych kolegów. Zdolny uczeń, pasjonat historii. Podziwiam go w tym, że on jest taki... Po prostu on umie wszystko jakby i uczy się systematycznie. Pomimo tego, że jeździ na wózku, niczym się od nas nie różni. Tak samo go lubimy. Adrian został niepełnosprawny wskutek wypadku drogowego. Kuba od urodzenia. Już w czerwcu marzenia obu chłopców mają wielką szansę na spełnienie. Kuby o domu, Adriana o pomocy innym ludziom na wózkach, tak jak on.